Cześć, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Dying Light. Robimy jeszcze jeden quest poboczny przed ostatnim questem w slumsach, ostatnim questem z głównej fabuły. I mamy tutaj quest o nazwie Jak przeżyć w krainie zombie, znajdź torbę Fallona. Spotkałem go tutaj, to jest ten gość. Teraz się nie wyświetla jego nick. Od niego wziąłem tego questa. Jak pamiętacie, pełno u mnie dobrego towaru. Jak pamiętacie, ostatnio robiłem questa na moście i po prostu z wrażenia nie zauważyłem, że tutaj jest blisko nowa baza. Ale jakoś fuksem wylądowałem w wodzie, dopłynąłem do tamtej większej osady. Nie ma złego momentu na dobry interes. A tu byłem dosyć blisko też, ale okej, dobra. Moment, pogadajmy jeszcze ze Spike'iem. Chociaż nie, zrobię tego questa. Albo pogadajmy. Aha, z nim nie jest gadatliwy. Od niego można codziennie zabierać teraz. Sprzęt jest takim nowym kwatermistrzem. Co my tutaj mamy? Apteczkę. Na razie tyle. Okej, okay, lecimy. Daj sobie. Pełno u mnie dobrego towaru. Gdzie my to jesteśmy? Tutaj. No, trochę mamy do przejścia. Lecimy. Dobra. Na razie spokojnie. O! Został tutaj ekwipunek zrzutu. Tutaj cenne zioła. Niestety zbieram ich trochę mało. No, do końca tutaj profesjonalizmu u mnie nie ma. Jest tutaj niezła amatorka, ale i tak w ogóle, że gram w tą grę. Jak na moje nerwy, to i tak jest wyczyn. Dobra. Żebym się tutaj nie zgubił w tych... Kane? Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przywróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie. Czy jest to jakaś nowe miejsce, w którym nie byłem? Nie, tutaj jest ten safe, to oczywiście było o innej porze dnia, może dlatego nie rozpoznałem. Baterie, te odgłosy są po prostu mega. Pound Shop. I oczywiście pod YouTube'a troszeczkę ściszam, ale tutaj w słuchawkach to jest totalny kosmos. Momencik, się tutaj zagadałem. Wow. Biegacz. Okej.
To już tutaj, niedaleko. Fallon, to ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj latte. Zwykle przypalają mleko. What the hell? Dobra. O, spadłem. Dawaj, dawaj. O, tu jak się człowiek wspina i słyszy za sobą kroki, to po prostu jest... Słabi mnie od razu. Okej, nie ma już, że wystarczy narzekania. A w sumie o to chodzi. Teraz na dół. Sierp ogrodniczy, papierosy. Dobra, rozbroimy to. Zobacz jeszcze na dachu, czy coś nie zostało. Nic tutaj nie ma. Okej. No, bez jaj. No jak się tutaj dostać? Może tędy. Nie bardzo. Wow. Bez jaj, no. Kurczę, wygląda jak Jade. Tam są drzwi, dobra. Jezu, tu też jest otwieranie zamków. Okej. Nie, biegacz kolejny. No bez jaj. Ilu ich tam jest? Nie
Dawaj, dawaj, otwieramy ten zamek. Boomer! Zabij mnie, ja pierdzielę. Boże, dobra, jesteśmy niedaleko. Nie no, zginąć na takim queście. Duajo, tylko przypominam, żeby nie bawić się nocą w bohaterów. Wracać tutaj albo szukać schronienia. Została wam mniej więcej godzina. To niewiele. Kurde, co tu się dzieje? Ilu biegaczy? Spadam do wieży. Pitole to. Fuck. Bez jaj, ile będę robił tego questa? Dobra, i tak muszę się przespać. Może coś wytnę, zobaczymy. O Jesus. Mam dla ciebie ekstra ofertę. Wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu. Zwolnij, żeby... dzięki za zapasy. Udało ci się uprzedzić ludzi Raisa przy zrzucie, co? I... Sznurek. Chemikalia. Imponujący wyczyn bez dwóch zdań. Wszystko się posypało. Dobra, lecimy, lecimy ponownie. Jak przeżyć w krainie zombie? Na pewno jest ciężko przeżyć. Boomer! Szlak by trafił! Gdzie to było? Tutaj. Dobra, tutaj już drzwi są otwarte. Boomer! Biegać! Zamykaj. Fuck, jak się przestraszyłem. Ja tu szukam torba. Notatka. Jezu, ilu ich tu jest? Obkrążyły mnie, ale jaja. Gdzie jest ta torba? Kochani. Sorry za te lęki.
lodówka. Czy ja muszę jeszcze spróbować wejść na górę? Bo to nie tutaj. Nie, jest! Mam twoją torbę. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. No nie... Co ja tutaj mam w ogóle? Jezu, o co to chodzi? Fuck. Nie wiem, czy ja ukończę tą grę. Dobra, jaki stan sprzętu? Dobra, idziemy teraz na most. Pieprze, nic tu nie robi więcej. Znowu biegacze. Dawaj, dawaj! Jezu! Coraz trudniej jest, masakra. Gdzie jest ten most? Troszeczkę sobie chyba nie trafiłem. Dawaj. Czy to jest otwarte? Otwarte, dobra. Spadamy tędy. Masakra. Gdyby jeszcze tutaj zaczęły wychodzić teraz, po tych osobowych samochodach prawdopodobnie wychodzą. Dobra, mamy most. Trzeba jeszcze na niego wyjść. Fuck. Dawaj. Jeszcze chwilę.
Dobra, mamy schody. Okej. Która jest godzina w ogóle? A, poranek dopiero. Już mi się wydaje, jakby była już, nie wiem. Minęło dużo więcej godzin. Dobra, muszę załatwić tego gościa. No chodź. Okej. Lecimy dalej. Za chwilę odpocząć. Tutaj. O cholera. Znajdź aparat Falona. On mi mówił chyba gdzie to ma być. W bagażniku? Dobra, nie ma biegaczy, nie ma ropu. Jest w miarę... Co się dzieje? Tam coś leży. No bez jaj. Moment. Niech sprawdzę. W czarnym samochodzie. To już troszeczkę wyjaśnia. Tutaj nie mamy czarnego. Nie widzę. Tu jest czarny. Biegać. No dawaj. Jeszcze wstaje. Boomer. Kolejny biegacz. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? No dawaj, dawaj, dawaj na górę. Fuck.
Nie, no ten samochód, dobrze. Znalazło mi. Jak to teraz sprawdzić? Dobra. Cholera. Nie. Szlak. Co się stało? Jak ważne są te zdjęcia? Ludzie mogą nie chcieć wierzyć słowom, ale zdjęcia każdego przekonają. Nie wątpię w to. Fuck. I co teraz? Holy shit. Ludzie, ale masakra. Nie wiedziałem, że ten quest taki będzie trudny. Co mi się tutaj zepsuło? Moment, może coś sobie zrobię. Petardy. To się przyda. I co teraz? Mam zeskoczyć z mostu. Jest! Drugi raz! Zaliczony! Ale jaja. Dobra. Zbieramy, szukamy. Jest samochód. Dobra. Okej, i mamy aparat. No super. Quest został zaliczony. Świetnie, jak z jakiegoś horroru albo filmu gangsterskiego. O, można do tyłu pływać. Dobra, wystarczy. Kurczę, fajny questik. Było spore sikanie w majty, ale opanowałem sytuację. Jejku, pół godziny. Znowu długi quest, poboczny do tego. Gdzie ten ląd? O, dobra, dotarłem. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować.
Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Fallon. Dzięki. No i wzajemnie. Zobaczmy jeszcze, czy można tutaj z kimś pogadać. Jest tutaj Derek jeszcze. Ale dobra, ja na razie kończę ten odcinek. Kochani, to był kolejny quest poboczny, ale bardzo ciekawy. I tym razem było sporo akcji. Jak dla mnie troszeczkę za dużo. Ale dobra. Zakończony. Okej, zapraszam was na kolejne filmy z Dying Light. To na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć.